Wyglądają groźnie, ale to tylko pozory. Pod skórzanymi kurtkami, tatuażami, kolczykami kryją wrażliwość i dobre serca. Członkowie jedynego w USA polskiego klubu motocyklowego pomagają jak tylko mogą. Działalność charytatywna nie jest im obca, a do tego czują się ambasadorami Polski. Wszyscy, nawet Rosjanie, jeżdżą tam z biało-czerwoną flagą. Z Nowego Jorku Leszek Krawczyk. Luksusowe samochody, korki i wielobarwny tłum na ulicach. To nie jest centrum Manhattanu, ale Manhattan Avenue, główna ulica Greenpointu. Kiedyś niemal wyłącznie polska dzielnica przeszła ostatnio transformację i dziś jest jedno z najmodniejszych okolic w całym Nowym Jorku. Choć Greenpoint to wciąż jest polska dzielnica, to coraz więcej sprowadza się tu młodych Amerykanów. Otwiera coraz więcej modnych, ale już niekoniecznie polskich restauracji. Ale wciąż znajdziemy tu, jak Państwo zaraz zobaczą, dosyć prężne i takie wyjątkowe ośrodki polskiej kultury. Członkowie klubu Unknown nie wyglądają wcale na dyplomatów, ale oddział na Greenpointie to jest coś w rodzaju takiej nieoficjalnej polskiej ambasady. Tu bierze udział w większości polskich imprez. Parada Puławskiego, polskie koncerty czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Są zawsze i nie sposób jest ich przeoczyć. Dbają o oprawę i pomagają, bo pod tymi tatuażami kryją się naprawdę wrażliwi faceci. Mamy szpital, który daje nam listę rzeczy, które trzeba kupić, są jakieś tam zabawki, telewizory, takie różne rzeczy. No tak kupujemy, zawozimy, zrobimy z tego też taką jakby imprezę, duży przejazd, no nie? Dzieci się cieszą, my jesteśmy zadowoleni. Daniel postanowił założyć polski oddział po tym, jak sam zaczął jeździć w jednym z nowojorskich klubów. Chodziło o to, żeby pokazać, że nie jesteśmy gorsi od innych, mówi, że też umiemy się zorganizować. Jak przyjechałem do Stanów, to bardzo bolało mnie to, jak Amerykanie robili sobie żarty, czy opowiadali kawały o Polakach, nie mieli szacunków do Polaków. Postanowiłem to zmienić, przynajmniej w jakimś tam stopniu, w jakiejś tam grupie społeczeństwa, w którym się znajduję. No i udało mi się. Klub Unknown Greenpoint Chapter ma dziś około setki członków. Nie wszyscy mają polskie korzenie, ale wszyscy muszą mieć szacunek dla polskiego godła, flagi, no i wzajemnie, dla siebie. Trafiliśmy akurat na wyjątkowy wieczór. Będzie koncert na Greenpoint. Przyjeżdżają goście z innych dzielnic Nowego Jorku. Jest czas, żeby się poznać, pooglądać a dla nas dobry moment, żeby zapytać, jak to jest jeździć po Stanach Harleyem. To jest prawda, wolność. To jest wolność. Niestety włosy mam krótkie, wiatru we włosach nie czuję, ale jest to coś cudownego. W tłumie wypatrujemy Feliksa. Jest Rosjaninem i pełnoprawnym członkiem klubu. Mówi, czuje się tutaj jak w rodzinie. Jak się ja tu? Przyjechałem do Ameryki tylko z rodzicami. Ich kiedyś zabraknie, a to zawsze będzie moja rodzina. Rozmawiamy trochę o polityce, o tym, co dzieje się na Ukrainie i naraz. To, co chłopaki robią w tym klubie, to jak się wspierają i szanują, nabiera jakby trochę bardziej uniwersalnego znaczenia. Leszek Krawczyk, Wiadomości, Nowy Jork. Rosjanin pod biało-czerwoną flagą, tylko za oceanem chyba możliwe. Michał Kamiński będzie gościem